zjadł mnie krokodyl. Psycholog mi nie uwierzy. Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was teraz znowu w serwerach, znaczy znowu nie wiem kiedy wy dostaniecie serwery, a kiedy ja, bo ja nagrywam jeden po drugim. Anyway, dzisiaj zrobimy sobie nietypową kolejność, bo weźmiemy sobie najpierw raz Minewera, potem weźmiemy sobie raz parkour i potem znowu Minewera, bo tak, żeby się troszeczkę bardziej rozruszać, bo w Minewerze dzieje się jednak więcej, także nie przedłużamy i lecimy sobie dalej. A raczej po prostu grać, a nie dalej. Tutaj mamy jakieś wielkie starcie rycerzy, ale my idziemy się ścierać w Minewerze. Chyba tak się to czyta, w ogóle nigdy się nie zastanawiałam, jak to się czyta, także tak. Tak, dalej mam swoje cudowne pianki, które sobie wcinam. To czekajcie, ja sobie muszę skubnąć piankę. Przerwa na piankę. No to się czyna. Bardzo chciałam tą piankę. Są co prawda pianki takie do ogniska, ale wiecie, pianka to jest pianka. Ja ogniska tutaj nie mam. Nie mam też kuchenki gazowej, żeby sobie zrobić piankę, więc myślę, że tak to będzie aktualnie wyglądać, że sobie będę jadła surowe pianki. Ale pianka to pianka. Dobra, zaczynamy. I co teraz będziemy tutaj mieli za zadanie do zrobienia? No to wiem, że mam wygrać jak najwięcej minigierek. Co to za... A ja myślałam, że to jest taka peruka z tymi loczkami. Dobra, motylki na dzień dobry mamy. To dobry znak. Mam 3, 4. Dajcie mi motylka. Super. I świetnie. I mam. Wszystkie zadanko będę miała zaliczone. O, Snow Fight. Super. Na dzień dobry przegrałam, ale pamiętam, jak utknęłam w tym filarze i wygrałam. Ojaj. A to lecimy z grubej rury na start. Czemu ja byłam w śniegu zablokowana? No i co rzucasz? Co się cieszysz? Co się cieszysz? Nie jesteś taki fajny, jak ci się wydaje. A, to już wiem, że zginę, bo się wszyscy rzucą. Okej, okay, jednak to nie było takie oczywiste, jakby się wydawało. Udało mi się... O, będziemy szczyc owce. Lecimy, lecimy. Dobra, i teraz przeszkadzamy innym. No i świetnie. Co prawda mamy jakiegoś Killmastera, który jest na pierwszym miejscu, ale ja mam drugie i ja to biorę. TNT tak, to teraz się nie daj. No i super, tym razem udało mi się wygrać. Balance beam. Co to miało na... A, bo tu są jakieś strzały i to miało mnie zestrzelić, tak? Aha. Okej. 8 kryształów, dobra. Raz, 2... 3, 4. No i super. Buildę golem. No to raz, 2, 4. Hop, hop. Raz, 2, 3. No i mamy. On a rail. Nie wiem, o co chodzi z tym zadaniem. Jakieś flaki mają różowy kolor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, nie zdążyłam. Nie wiedziałam, o co chodzi. Dobra. Zapatrzyłam się na różowe flaki. Drop to the ground. Hop, hop, hop. No i po ptakach. I mocno po ptakach. O, udało się. Okej, okay, dobra. Fajnie, fajnie. Cook's request. Dobra, to jest banalne. Chodź tu, kolego. Królik. No jest. Królik, a nie królik. Okej, okay, spoko. Proszę. No i jestem. No i subcio.
A jak ładnie dogoniłam, mam 9 miejsce, czy 9 punktów, a... Guildmaster ma 10. Okej, okay, kolejny berek. 5 sekund muszę wytrzymać. Będzie dobrze, no i super, i się udało. Jesteśmy ex aequo na pierwszym miejscu. Mamy stanąć teraz na diamentach. Diamenty są... tutaj. To było bardzo... losowe, co się wydarzyło. O, mini survival gamesy. Witaj, słodka porażko. A poszła ode mnie. Cóż, także tak. Ale jestem na pierwszym miejscu. Nie, znowu ten. To jest nudne, nie lubię tego fazmofobii w... O, jestem potworem, super. Ja mam ich po prostu... unikać i mam minutkę na unikanie. Mogę ich postraszyć. Denerwuje mnie to, że to się tak teleportuje, co ja gdzieś sobie przejdę, a ja na przykład chcę iść gdzieś w konkretne miejsce, a ta gra mnie teleportuje gdziekolwiek. Anyway, zostało mi 30 parę sekund, żeby do przeżycia. O, tu ktoś idzie. Dziękuję. Wracam się. Blisko, blisko. I... udało się! I co? I znowu mamy pierwsze miejsce. No cudownie, słuchajcie. I z takim pozytywnym nastawieniem mogę teraz iść sobie na parkour. I co my tu mamy? Mamy mapę z ciasteczkami, to już chyba robiliśmy. Grzybki! Chodźmy zobaczyć. Tylko pytanie, czy to jest labirynt, czy to jest parkour? To jest coś na trybie easy, więc nie powinno mnie to zagiąć. No to idziemy sobie na te grzybki. Dobra, czyli to jest taki labirynt, ale taki labirynt, który ja widzę, co się dzieje. A więc nie jest to takie trudne do przejścia. Idziemy tu, tu. I teraz idziemy tu i jesteśmy. Dobra. Daj mi teraz kolejną mapę. Okej, okay, chyba wzięłam to trochę... easy jest za prosty, ale normal potrafi mnie wkurzyć. Powinno być coś pomiędzy i wtedy możemy rozmawiać. Największa trudność tego to jest, że to jest szerokość jednego bloka, więc tą umiejętność, jaką ja sobie stąd wyciągnę, to jest poruszanie się po endzie. I może w końcu przestanę się tego bać, żeby chodzić po jednym bloku w endzie. No to idziemy sobie dalej. I myślę, że w tę stronę będzie w miarę sympatycznie pójść. Idziemy teraz tak, teraz tak, teraz tak i tak. I biegniemy w tę stronę i tu. A tu muszę przeskoczyć. Idziemy tak, tak, tak i w tę stronę. I jesteśmy. Te zadania mi nawet minuty nie zajmują. I teraz tak, większego wyboru nie mamy, więc idziemy tak, teraz tak, tu skręcamy w tę stronę, teraz prawo, lewo, prawo, idziemy prosto, teraz tu, teraz musimy skręcić tu naokoło, widzę, że cwaniaczki próbują na siłę wydłużyć czas przejścia, idziemy teraz tu, tu, hopsa, idziemy dalej, przeskoczone pięknie, cudownie, biegniemy w świat grzybowy. Teraz tu trzeba przeskoczyć. No cóż, błędy się zdarzają nawet na najłatwiejszym poziomie. Chciałam mieć powyżej minuty, będę miała powyżej minuty. A nie, bo to się od zera liczy. Bez sens. Całkowity bez sens. No i teraz wyszło. Idziemy teraz tu, idziemy tu, tu. Tu trzeba przeskoczyć. I jesteśmy. I czy jeszcze jakieś poziomy mamy? Tak, jeszcze teraz będziemy piąty i jeszcze szósty, więc idziemy dalej. Tu już mamy rozstaj dróg. Chodźmy w tę stronę, bo to był mój pierwszy instynkt, aczkolwiek podświadomie bardziej ufam tamtej, ale tu mamy taką prostą drogę aż do końca, także myślę, że wybrałam chyba najlepszą możliwą opcję. Jednak pierwszy instynkt był najlepszy. Zajęło mi 17 sekund przejścia tego labiryntu, więc idziemy dalej.
Tutaj, tutaj, tu trzeba przeskoczyć. Idziemy tu, tu, tu trzeba przeskoczyć. Lecimy, lecimy. Dalej, 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 tu trzeba przeskoczyć. Tu trzeba przeskoczyć. Idziemy dalej. Tu trzeba przeskoczyć, idziemy, idziemy, śmiało, śmiało. Tu trzeba się trochę cofnąć, tu trzeba przeskoczyć. Idziemy teraz tak, 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 tak. Kopa, idziemy dalej, prosto, cudownie. Kopsa, hopsa, hopsa. Okej, super i jesteśmy na końcu. I mamy już chyba wszystko z głowy. To był bardzo wymagający i wybitny parkour. Ale tło jest bardzo ładne, jest prześliczne, przecudowne. Ja jestem jak najbardziej za. Ej, te lody w ogóle można zbierać, patrzcie. Jest jakiś ice cream cant. To może zamiast Minewera to poszukam lodów? Tu mamy kolejny. Tu mamy takie pistacjowe, słuchajcie. Dajcie znać, czy lubicie lody pistacjowe, bo lody pistacjowe wiem, że mają zwolenników i przeciwników, ale przeciwnicy to są najczęściej osoby, które po prostu nie chciały spróbować tych jakże wybitnych lodów, których ja sama oczywiście nigdy nie próbowałam, więc nie wiem, czy są dobre, czy nie są dobre. Szkoda, że te lody nie wydają żadnego dźwięku. Dobra, wracam na Minewera, bo jakoś niespecjalnie mnie interesuje, co jest nagrodą po tych lodach. Myślałam, że to będzie przyjemniejsze do zdobywania, ale tam jeszcze widzę jakiegoś, to jeszcze go pacnę, bo mam na oku, więc go pacnę. No i mamy 5 na 25, myślę, że tak, myślę, że tak. Gdzie jest Minewer? Halo, halo, Minewer, tu jest Minewer, idziemy. No dobra, zaczynamy, zobaczymy, jakie zdanie dostaniemy teraz. Hide under block, czyli grubo na dzień dobry. Gdzie jest under block? Ja już się nie muszę nigdzie chować, także tak. Zobaczmy, ile z nich zostanie. Cheater! No, pasło cię w końcu. Opa. Okej, udało się. O, matko bosko, dobra. A pytanie, czy ja mam je przeskakiwać? Nie, nie ma tego bloka po środku, więc... No i się nie udało. Ej, ty, co ty tak przebiegłeś przez nie? No, wracaj tu, ty. Czyli też sami. Avoid TNT. No dobra, gdzie? Gdzie? Na środek? No i super. I avoidnęliśmy. Czy ktoś przegrał? Ktoś przegrał. Ojoj. O, Tia nie przeżyła tego, czy... Nie, nie przeżyła. Nie. Albo tak, albo nie, nie wiem. Co ja mam zrobić? Nie wiem, o co z tym chodziło, ale z tym kimś siedzieliśmy schowani za krzesłem w jakimś biurze, także da się, da się. Okej. Okay. Tego się z kolei nie da. Ej, ale też chcę stawiać tak te słupki tak koło siebie, bo to mi ułatwi dużo budowli. Nie chcę, żeby mi się łączyły. Co to za oszustwo? Raz, dwa. Hop. No i mamy. To się da zniszczyć. Chodźcie, panie. Chyba nie tego golema mieliśmy zbudować. Co to było? No dobra, teraz musimy się czołgać. Co się rzucasz? No. I się udało. I zobaczmy, co teraz. Cross the road. Premium. Okej, przegrałam. Ale fajne! I o co w tym chodzi? Czekajcie, dajcie mi się przyjrzeć, no. Tu na tym liściu idą. A i tam muszą przeskoczyć. I przejść tu. I wtedy wygrywają. No nice! Co to za premium?
No i mam 3, i o co chodzi? Ej, ale mylące jest to coś, ja bym to mogła dodać do siebie, do świata coś takiego, to wygląda bardzo fajnie. Dlatego właśnie lubię Minewera, bo czasami... O, Tsunemiku! O, The Floor is Lava, super. Świetnie, przeżyłam. To się ceni. Less is better. No, idźcie se tam. Okej, okay. Teraz mi nie przeleźli. Co tam, Miku? No dobra. Ale dalej jestem na trzecim miejscu, także wszyscy odpadliśmy z naszej ekipy. Grapple Bows, no nie. No, wbij się tam. No super, dziękuję. I dzień dobry. Świetnie, no i ja wbiłam się na drugie miejsce. A marchewa? No, marchewa, no dziękuję, no. Escape the... I właśnie tak oni się powinni zmniejszać w tamtym. Zjadł mnie krokodyl. Psycholog mi nie uwierzy. Okej, okay, ja tu już przegrałam tą wojnę. Aczkolwiek może nie jeszcze. Jeszcze nie wszystko stracone. Okej, okay, już teraz wszystko stracone, dobra. Wygra chyba różowy. Tak mi się wydaje. No. I Apolotufu jest zielony. Anyway, myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli film Wam się podobał, to nie pogardzę, jeżeli poczęstujecie mnie łapeczką w górę. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Myślę, że ten biegający w tle Dream też Was do tego zachęca. Także tak. No i co, jeżeli chodzi o serwer Discord, to sprawdźcie, czy jest link w opisie, czy nie, bo jeżeli jest link, to znaczy, że już można na niego wchodzić. Jeżeli linku nie ma, no to jeszcze musicie chwilkę poczekać. Mam nadzieję, że ta chwilka będzie trwała jak najkrócej. No i to byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!